Strasznie fajnie mi się z tobą rozmawiało, bo w ogóle cię nie widzę kompletnie. Jesteś po prostu głosem, po prostu jesteś tylko głosem. I to jest Taka dziwne obcość. uczucie. No, taki tekst, pamiętam, to był taki tekst jeszcze w szkole teatralnej, który mi się potem śnił po nocach. Z Mileną Lisiecką, moją koleżanką z roku, robiliśmy Bergmana sceny z życia małżeńskiego, tak? To się nazywało, profesora Englerta. I profesor Englert mi powiedział, że ja muszę, że ja już naprawdę jestem śmieszny, już umiem naprawdę być śmieszny, teraz muszę się nauczyć poważnie grać. Ja w ogóle nie wiedziałem, o co chodzi, co to znaczy, że nie wiedziałem, na czym polega ta moja niby umiejętność bycia śmiesznym. W każdym razie wchodziłem i mówiłem pierwsze zdanie, mam katar. I po prostu tak się strasznie starałem, żeby zawsze to było na poważnie, żeby po prostu ten. No i pamiętam, jak pojechaliśmy do Krakowa z tym, taki był przegląd takich szkolnych tych etiud. Wchodzę, mam katar i po prostu wszyscy ryją ze śmiechu. Mnie ten tekst prześladował parę lat. Ja parę lat, jak wychodziłem na scenę, to widziałem właśnie taką przestrzeń, ciemność, taką widowni, tak jak teraz, która jest taka, jest taki potwór, tak zasysa i taka, tak może sparaliżować. I właśnie ten swój tekst w głowie. Pamiętam jeszcze kilka lat, potem już miałem tam jakieś nawet sukcesy, już parę tych przedstawień za sobą i cały czas, jak wychodziłem na scenę, to miałem w głowie, mam katar. Wiesz co? Nie wiem. Znaczy, trema jest na pewno, trema jest zawsze w moim przypadku. Kiedyś bardzo, bardzo była silna. Doszedłem do takiego momentu, że nie byłem w stanie wyjść na scenę. Miałem wychodzić niby prywatnie i w trakcie tego monologu stawać się księdzem, który potem już całą historię, prawda? Już jestem tym księdzem. I tak mnie to zawsze stresowało, że rzeczywiście no miałem takie momenty, że no nie, dzisiaj nie wyjdę. Po prostu nie jestem w stanie. Tak się bałem. Aż w końcu jakoś tak uświadomiłem sobie właśnie to, co powiedziałem wcześniej, że zawsze jesteśmy w jakiejś roli. I to mnie jakoś tak zwolniło z odpowiedzialności i z takiej potrzeby, że ja mam tu niby być sobą, bo co to właściwie znaczy być sobą? No na pewno sobie wyobrażałem jako dziecko, że rola aktora to jest to i to. I potem w jakimś sensie te moje wyobrażenia się spełniły. To znaczy w takim sensie, że jakby zawsze czułem taką łatwość we wchodzeniu w różne właśnie role i taki rodzaj podekscytowania z tego powodu. Natomiast oczywiście wiele rzeczy się też nie sprawdziło, to znaczy nie zdawałem sobie sprawy z zagrożeń, jakie ten zawód może pociągać, może Pociąga za sobą. pociąga za sobą. Dziękuję głosie. Pociąga za sobą. Ciągłe patrzenie w siebie, z jednej strony jest to duża mądrość, prawda, że patrzymy w siebie i poznaj siebie, jest takie powiedzenie, prawda? Najpierw zacznij od siebie, prawda? Jak chcesz coś zmienić, zacznij zmiany od siebie i tak dalej. I to jest bardzo mądre, ale z drugiej strony takie patrzenie w siebie może powodować bardzo taki, no narcyzm, krótko mówiąc, próżność jakoś taką. Poza tym, jeżeli człowiek dostaje, na szczęście mnie to nie dotyczy, ale jeżeli człowiek cały czas dostaje głaski w postaci tego, jaki jest wspaniały, i jakby jak odnosi sukces, to może odnosić wrażenie, że jest właśnie kimś więcej niż człowiekiem, że jest jakimś bohaterem, jest herosem, jest kimś nadludzkim. I taki mój wspaniały, już nieżyjący niestety przyjaciel, Adam Marszalik, zawsze takie miał fajne powiedzenie, że jak wchodzisz na górę, to uważaj na tych, których mijasz, bo będziesz schodził na dół. I wydaje mi się, że to jest taka fajna myśl, która gdzieś tam staram sobie się ją przypominać, bo to zagrożenie właśnie takiego zapatrzenia w siebie i poczucia, że jest się kimś więcej niż człowiekiem, jest bardzo, bardzo chyba, wydaje mi się, bardzo groźne. Nie ukrywam, że nie jest to proste pogodzić tego typu pracę, właśnie tak nieregularną, nielimitowaną czasowo z koniecznością i przyjemnością zajmowania się tymi najbliższymi ludźmi. To jest w jakimś sensie wyzwanie,
Ale też i satysfakcja jest olbrzymia, jak się to udaje pogodzić. Czasem się udaje, czasem się nie udaje. No wiadomo, różnie. No oczywiście jest to kwestia kompromisu. A już gadam głupoty, już coś chrzanie. Dobra, dobra. Powinnaś wymyśleć coś takiego, że ten głos się, wiesz, miejsce się zmienia, że on nagle stąd pyta i tam, wiesz, że to po prostu są różni ludzie z piekła, nagle głos pada. Mechanika kwantowa jest jakąś tam dziedziną już dosyć mocno zbadaną, ale jeszcze cały czas tam jest mnóstwo niewiadomych i ona jest tak właśnie na granicy jakiejś takiej, wiesz, jakiejś takiej krainy fantazji, a jednocześnie posługuje się narzędziami, które są skrajnie konkretne i bardzo właśnie jakby takie poukładane. Ja zresztą w ogóle się zawsze interesowałem fizyką, ale nigdy nie odważyłem się pójść na fizykę, ponieważ narzędziem fizyka jest matematyka. Z matematyki niestety zawsze się czułem słaby i w związku z tym nie zostałem fizykiem. Podobnie jak nie zostałem chemikiem. Chociaż zawsze się interesowałem biologią, chemią, w ogóle biochemią, wszelkimi procesami w ogóle, które na przykład, wiesz, takie proste rzeczy jak system nerwowy, jak neurony, przewodzenie, to jak to się dzieje, prawda, że tu jest coś takiego i te impulsy elektryczne stąd docierają tu są przetwarzane, albo tu, że docierają tutaj właśnie te prześwietlające mnie teraz fotony docierają, one tam trafiają do mózgu, tam tworzą jakiś obraz. Ja i tak nic nie widzę. Wiesz, to są rzeczy, które mnie zawsze gdzieś tam fascynowały, ale szczerze muszę przyznać, że nigdy nie wyszedłem poza fazę jakiejś takiej popularno-naukowej powierzchni. Ale teraz sobie zdałem sprawę, że strasznie dużo mówię, a właściwie tak naprawdę, po pierwsze, kogo to interesuje, po drugie, zawsze ja tak wiem, ale ty jesteś z musu, no, jesteś głosem poza tym. Jesteś głosem.